To, co jest ważne dla koni, to, co jest ważne dla końskiego umysłu, to jest stały dostęp do różnorodnych bodźców, do różnorodnych widoków, kolorów, smaków, zapachów i do bodźców dotykowych, właśnie zapewnianych przez członków ich stada. I to jest coś, co my koniom często zabieramy, nawet dbając o konie pod takim względem, że wypuścimy je na padok, czy wypuścimy je na łąkę. Jeśli ten padok jest niewielki, mało zróżnicowany, nudny po prostu, to konie tam cierpią na takiej pustyni związanej z brakiem bodźców. Ich mózg cierpi z nudy. Brak bodźców, rutyna, marazm jest dla koni bardzo niszczący. Na pewno są to istoty bardzo wrażliwe, bardzo spostrzegawcze, szybko uczące się, które jakby też na różny sposób radzą sobie z obciążeniami. Konie cierpią na szereg dolegliwości psychicznych, różnych zaburzeń, różnych chorób i najczęściej są to przypadłości związane z tym, w jaki sposób ludzie je traktują i w jaki sposób ludzie je utrzymują.